Cześć, z tej strony Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Jak dobrze wiecie, są teraz wakacje i wraz z moją ekipą postanowiliśmy, że przydałoby się troszeczkę odpocząć i fajnie by było gdzieś wspólnie polecieć na wakacje. No, oczywiście w Fortnite'cie. Więc w dzisiejszym odcinku zagramy symulator lotniska, gdzie musimy wykonać kilka dziwnych misji, żeby wsiąść do samolotu i odlecieć na wymarzone wakacje. A teraz, moi drodzy, mam dla was challenge. Jeżeli chcielibyście, aby wakacje zostały przedłużone, zostawcie łapeczkę w górę, ponieważ każda łapka w górę przedłuża o jeden dzień wakacje. No, jestem mega ciekawy, o ile uda nam się przedłużyć ten wspaniały okres. Klikajcie łapkę na dole. A teraz na szybko chciałem ogłosić wyniki konkursu z poprzedniego odcinka na Kapitana Amerykę, moi drodzy. Ten oto gościu wygrywa Kapitana Amerykę, odezwij się do mnie na maila, maila masz w opisie. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy państwo, rozdajemy na wakacje po raz kolejny 100 zł PSC. W komentarzu napisz swój nick z gry Fortnite, pisz kod Farel do sklepu, no i zostaw łapkę w górę. O subie chyba już nie muszę przypominać. Ja już teraz nie przedłużam, lecimy na wakacje. No i gdzie ten Krajli znowu się spóźnia, co on robi w ogóle, gościu? Jest? Jest! Ty! Ty, gościu! Co ty żeś ubrał? Co to jest? No jedziemy na Grenlandię, gościu! Jaką Grenlandię? Jak lecimy do Bangkoku, wariacie! Co chłop zrobił? Nie, no... Nie, no, gościu. Mordo, mordo. To niemożliwy. Pisałem ci na Messengerze, że do Bangkoku, nie na Grenlandię. No ty musisz... Jezu, odczytywać ode mnie wiadomości. Dobra! Mówisz mi tak, Grenlandia! Dobra, Bangkok! Jakoś wszyscy zrozumieli! Zobacz, Rogal nawet na gołą klatę poleci! Do Bangkoku! Lecisz do Bangkoku z takim czymś? Tak, dobra, słuchajcie, kto z was ma prawo jazdy? Bo musimy jeszcze dojechać na lotnisko. Ja mam, dobra. No to ja z tyłu wskakuję. A ty wskakuj do przodu. Tak, Rogal, kieruj. Do przodu, jedziemy. Tak. Ale mamy wóz neonowy, gościu. Tylko stary, dawaj, bo się tutaj nam tego. Szybko, bo się spóźnimy, muszę omijać. Samolot korki, odleci, dokładnie. No omijaj te korki. Trąb na nich, tachamów. Ale kurde, ten. Slalom, gościu. Ale dawaj jakimś driftem, no. Shift to chyba, driftem, tak. Dawaj ręczny, zaciągnij. O nie! Nie no, dobra, słuchaj, gościu. Ja wypożyczam te auto, rozumiesz? I doliczą nam VAT za to. Dobra, kto kieruje teraz, bo widzę, Rogalik się kompletnie nadaje. Ja kieruję, Ale, a ty nie masz lat, gościu, jak ty... Chłopie, ty nawet karty rowerowe... Stój nam! Poczekaj, idę. Albo jadę bez ciebie. Masz... Ty w ogóle... No, masz kartę rowerową w ogóle? To ty płacisz mandat, gościu. Patrz, widzę nasze miejsce parkingowe, zaparkuj, tak, dobrze. Nie przerysuj! O Jezu, niu. Nie, no... Bić chcesz, na serio? Dobra. Okej, okay, jest! Pięknie, nice driving, dobra. Super! Ej, teraz opłata! Dobra, dawaj, no to... Dobra, na kogo... Na samolot! Na kogo to auto stoi? Na mnie, dobra! Zapłacę, stać mnie, niech będzie! A jak? Gdzie jest check-in? Tutaj, po lewej, lewej! Flying ticket lewo, collection! Flying ticket... Ale czekajcie, no, kto bukował bilety? Ja bukowałem, przecież płacę wam za... Aha, dobrze, już myślałem, że kraje ktoś na Grenlandię polecieli, dobra, faktycznie, ja się tutaj chłopie... Okej? Dobra. Ja kupuję pierwszą klasą. Słuchaj, ile macie w ogóle dzięgów? Ja nie mam też nic. Okej. Okay. Słuchajcie, czyli rozumiem, że musimy zarobić w jakiś sposób. No, no dobra, rozejrzyjmy się. Ja tu sobie stanę. Mhm, tutaj nie możemy wejść, bo potrzebujemy troszeczkę pieniążków. Dobra, dobra. Chodźcie na przyjazdy. O, panowie, znalazłem automat! ATM, tak jest, mam. Ile macie monet? To moja moneta! Oddawaj to! O, dzięki! Nie no, skroił mi chłop monetę! Ile masz monet? O co chodzi? Chodź na Grenlandię. O, widzę. Na Grenlandię oni chcą płynąć, lecieć dalej, czujesz, chłopu? Słuchali mnie, no. Dobra, Rogal, wziąłeś kartę kredytową starej? Wziąłeś kartę kredytową starej? Dobra. A to jest automat! A nie, to można ze sneakersa co ewentualnie kupić, dobra. Nie mogę, nie, to chyba jednak economy class nas czeka. No dobra, trudno. Ale nie starczy nam golda dla wszystkich, guys. No, ja nie chcę nic mówić, kto ubrał najgrubszą kurtkę. Dobra, będzie mi do końca życia to wypominał. A jak? Dobra, kupuj ktoś. I tyle co chyba. I to tyle? Ale czemu kupiłeś ekonomię, a nie... First class, jak kupowałeś dla wszystkich, mogłeś dać first class, a nie ekonomii. No nie, no naprawdę. Nie no, Smalczyk, ty jak nam zorganizujesz wakacje, to po prostu mistrzostwo świata będzie. Pewnie będziemy wracali jeszcze tym kraulem stamtąd, albo tratwą. Z butelek plastikowych. Za to wszystko, a nie Smalczyk. Okej. Bo zaszło nieporozumienie. Terminal One Security, tak? Którędy ma wejść? Ej, czekaj, mam coś, co to jest? Terminal pierwszy.
Oni chcą sprawdzić, czy bomb chyba nie mamy, ty. Tak? Tak, 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 chodźmy. Ja ewentualnie mam w rękach tylko dwa karpie. Go. Dobra, 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 dawaj, panie. Ej, ciekawe, ci mnie wpuszczą takiego ubranego. Okej, okay. First class, priority security. First class, my nie jesteśmy first class, my jesteśmy second. My jesteśmy ekonomii, o Boże. Pożydził, pożydził dla nas. Zobacz nas ten! Boeing 737 już startuje. O chłopie. Co ty gadasz? Dawaj tu skok przez płot. Nie no, którędy tu się wchodzi tego first class? Tędy. Masz? Odnalazłeś drogę? Nie no, ja tak lotniska zawsze się gubię. A jednak first class? Jakim cudem? Jakim cudem by to... Jak wy się dogadali w ten sposób, że... Oszukali! Nie no, tędy wyszliśmy. Chodźcie tędy. Ale ja nie mogę wejść. A ekonomii! Ale my bambiki krajli. Strasznie. Pierwszy raz lecą i zwariowali. No, zgubili się na lotnisko, wzięli. Kontrola osobiście. Okej, o, tutaj będzie kontrola, tak? Do kogo już? Ja wolę iść do tego, tutaj, do drifta. Ty idź do tego drugiego kolegi. Okej, dzień dobry, dzień dobry. Wszystko? Nic nie pipcze? Nic nie pipcze? Jest git, dobra. You are clear, collect your items. A mogę wziąć apteczkę? Dobra, biorę itemki, dobra, dobra, dobra. E, to moja, to moja. No, to moje itemy. Jak ty masz już swoją? Okej. Mi się wydaje, że chyba tym lecimy. Zobacz, nawet się śmigłą ukręci. Widzisz to? Dawaj, bo oni już mają nogę na sprzęgle. Ej! Tu nam zostało ile? 5 minut! Najgorzej. Dobra. Dawaj, dawaj. My, który jesteśmy gate? Weź sprawdź szybko na tym bilecie, bo ja nawet nie mam pojęcia, który gate. Smalczyk, kupa. Nie no, panowie, McDonald jest, ja muszę zjeść coś w Dorburgerze. Nie no, pan do samolotu, człowieku. No jak? Wiesz, jak jest daleko do Bangkoku? Dobra, dzień dobry. Dzień dobry. Ale po kolei, po kolei. Dobra, ja to biorę z kuchni, jest co? Dobra, dobra, dobra. Poproszę tego, ćwierć funciaka z serem. Dobra, bo tu macie bardzo, ten, czekaj. System metryczny ponoć. Tak, to poproszę. Zagotuj tu spod lady, spod lady. Okej. Okay. O, dobrze, dobra, dziękuję, dziękuję. Ty też coś chcesz, Krajli? Chcesz coś, Krajli też? Nie, ty... Ja chcę Coca-Colę zero, bo jestem na diecie. Lejte szybciej, kole, gościu! Bo źle wyglądasz. Jak chory. I teraz gate B, tak? Dobra, no to nie, let's go. Teraz idziemy do samolotu już. Okej, okay, dobra, dobra. Ale panowie, że ja będę żygał. O nie, nie, nie możemy jeszcze, nie no, czegoś już my... To co jest grane? No, musimy coś załatwić jeszcze, kurde, co my nie mamy? A nie byliśmy wolnocłowym i zakupiliśmy jakiegoś pół litra. Ja chcę diamentowy... Ty, ale zobacz piękne te suweniry, nie chcesz takiej czapki? To chyba z Armaniego, ty, to chyba z Giorgio Ulani. Okej, okay, tu mamy coś. Patrz, jest! Bój Neckle! Smalczyk, kupisz mi ten naszyjnik? Kupisz mi ten wisiorek? Tak, masz już? Dobrze, okej. Okay. Bo to na bezcłowym tanie. I teraz mi kup tutaj też Neckle. Please, please. Nie, nie, nie. Nie, ale już. Smalczyk będzie biedny już na samym lotnisku. Pa, ja sobie buty kupuję, pa. Jakie masz? Jordanki? Puka! No pa, nowe Jordany, okazja będzie. O kurde. Nie no. Kurde, ale jaka cenka elegancka! 9,99 za Jordany, chłopie! Ej, zgodniałem, chodźcie coś zjeść. Nie no, przecież my byliśmy przed chwilą. No, ale jeszcze raz, jest. Ty, ja ci mówię, on jest nienormalny. Zamiast sobie wziąć na wynos tego pikantne kurczaczki, no to on świruje. Ja nie wiem, co wy wymyślacie, ja się tutaj potę, ja chcę się... Okej, w końcu kupił, bo zawsze to było tak, że jedziemy do McDonalda, a Smalczyk mówi, poproszę hot doga, a pani mówi, że nie ma. No to on do niej, no to McDrive'a poproszę. Ona mówi, przecież McDrive to jest terminal, gdzie się zamawia, to ja nic nie chcę i tyle. Ej, słuchajcie, musimy poczekać na boarding, musimy poczekać na boarding. Boarding? Zająć miejsca musimy, chodźmy, okay. Chodźmy na kanapy. Dobra, a który masz miejsce w tikecie? Czekaj, ja sprawdzę, ja mam tego. Oj, byczku, na samym 1A F5. O, to poczekajmy, zróbmy sobie po prostu zdjęcia na Instagram jeszcze. O, czekaj, czekaj, ja robię, poczekaj. Ustawcie, ale usiądź na kanapie, ja zrobię, no. Dobra, dobra, dobra. Uwaga, czekajcie. Ale na ten samolotu chcieliśmy, gościu. O. Właśnie. Nie. O, nie. Dobra, panowie, ustawcie tutaj ładnie. Tak. O, dobra, dobra. Kadruję. Mamy to, dobra, dobra, pięknie jest. A chyba już czas, co? Już chyba czas. Tak, idziemy na boarding, idziemy na dobra, let's go. Dobra, wszystko wzięliście, tego, skarpetki, masz, Smalczyk? No ja mam wszystko. Idziemy znaleźć miejsce. Ja. Krajli, spakowałeś kalesony ciepłe do Bangkoku. Wow. To jest pierwsza klasa, ty. No to dawaj. Ty, a jakbyśmy tak na... Zobaczcie, jakie macie miejsce. A jakbyśmy tak właśnie na krzywy ryj w first class siedli. Go!
No jak widzicie, niestety nie udało nam się nigdzie polecieć. Samolot wylądował w wodzie, no i tyle po naszych wspaniałych wakacjach. Jeżeli wam się podobało, łapka do góry, subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!